porozmawiajmy teraz o pozytywach, czyli o wakacjach z Martini. Tak, wakacje super z Martini. Może ludzie wszyscy widzieli, może nie. Byliśmy w ogóle kamperem, objechaliśmy sobie Włochy, podróżując sobie szlakami Martini. Mieliśmy okazję być w Portofino, tam oczywiście się napić drineczka Martini Tonic. Mieliśmy okazję przejechać przez Florencję, wrócić, w ogóle tam zrobiliśmy super tripa, zrobiliśmy 3600 km po Włoszech, był to super czas. Ja na chwilę uciekłem jeszcze do Chorwacji, z Chorwacji znowu ściągnęli mnie do Włoch, Martini, Tor Monza, Formuła 1, no było cudownie, było pięknie, jestem wielkim fanem motoryzacji i sportu, super, że miałem okazję to zobaczyć, naprawdę szał, naprawdę bolidy po 300-350 km na godzinę pędzący, gdzieś tam hamujący, super. Naprawdę czat. Jak spędziliście wakacje? O Jezu, pracowicie. To po pierwsze, a po drugie spędziliśmy w kamperze. Co robiliście w kamperze? W kamperze robiliśmy dwie rzeczy, a nawet trzy, ale nie o wszystkim mogę mówić. Znaczy jeździliśmy, spaliśmy i też spożywaliśmy alkohol marki Martini. O, nie chce mi się wierzyć, że tylko to robiliście w kamperze. Nie, zwiedzaliśmy też troszeczkę Włochy, przemieszczaliśmy się bardzo dużo, też opalaliśmy się czasami tak. I robiliśmy grilla na przykład też. Tak, mieliśmy takie rozciągnięte wakacje i niezaplanowane tak naprawdę wakacje, które trwały no niecałe 2 tygodnie i z dnia na dzień decydowaliśmy, co robimy następnego dnia i czy się przemieszczamy, czy zostajemy i tak dalej. Lara, czy gotowanie jest bardziej inspirujące z Martini? Ojejku, no dla mnie na pewno. Czy ja po prostu chyba nieodłącznym dla mnie w ogóle elementem gotowania jest kwestia tego, co do tego dobierzemy do picia i tak faktycznie jest, że do Martini pasuje mi bardzo wiele rzeczy. Czy podobnie jak niektórzy uważasz, że najlepsze imprezy odbywają się w kuchni? Na pewno. Kuchnia albo łazienka to są dwie najlepsze miejscówki. Najlepsze. Twój ulubiony smak Martini? Martini Reserva Rubino.